jedziemy na badanie genetyczne, czyli to jest takie jedno badanie w ciągu całej ciąży. Sprawdzamy, czy wszystko z dzieckiem jest w porządku, czy ma jakiś wad genetycznych. To jest badanie 3D. Można oczywiście też zrobić 4D, ale ono jest dodatkowo płatne. Wtedy będziecie mieć również oprócz zdjęć, będziecie mieć też filmik. My jedziemy na badanie właśnie, w ogóle to badanie na płatne, ale można też zrobić podobno w szpitalu, wtedy ono jest darmowe. Nasze badanie kosztuje chyba około 170 zł, ale to są ceny w Żyrardowie, więc podejrzewam, że w każdym rejonie w Polsce będzie trochę inaczej. No i co? Możliwe, że coś jeszcze dowiemy odnośnie płci już, ale to jest bardzo wcześnie, więc zobaczymy. No i do zobaczenia w badaniu. Nie czekamy? Jedziemy do domu? Ale mama wypłaciła, bo to trzeba zrobić to badanie. Miluś, będziesz oglądać dzidzie? Nie. A tata może obejrzeć dzidzie? Nie. A Róża? Tak. Aha, tylko Róża, tylko ty będziesz oglądać dzidzie. Ty chcesz, tak? Tato. Ty machasz. Dobrze. No i już jesteśmy po wizycie. Tutaj dostaliśmy taki wydruk, wynik badania. Niestety okazało się, że po raz kolejny byliśmy za późno i to już jest 14 tydzień i 6 dzień, więc dokładnego tego badania takiego genetycznego nie można było wykonać. Lekarz oczywiście sprawdził każdą tam część ciała, sprawdził serce. Kawałek nagrania z tego, przed sekundą widzieliście, jak to dokładnie wyglądało. Na takim badaniu ja mam swój monitor, gdzie mogę obserwować, jak to badanie przebiega. Lekarz ma swój, więc fajnie. Mogliśmy tam spokojnie wejść wszyscy, więc było też przyjemnie, że wszyscy mogli oglądać, co się dzieje. Tutaj jeszcze są takie zdjęcia, dostaniecie całą masę właściwie zdjęć dziecka. No i co? Coś tam nam powiedzieli odnośnie płci, ale to jeszcze się nie będziemy chwalić, bo jeszcze podobno trochę za wcześnie, więc jeszcze poczekamy. Lili, chcesz coś powiedzieć na koniec? Lili się trochę bała tego badania, nie wiem dlaczego, ale ale była przestraszona. Nie chciała dzidzi oglądać. Może następnym razem, jak będziemy, to może zmienić zdanie.